początku. Rozumieć. To jest bazar. O, jakbyście chcieli sobie stół zamówić, to Abdul wam spakuje. Tak, i na wyśle. Wynos. Na wynos. Wysoka, gratis. Gratis. Z mała niespodzianka w środku, korona. Dlaczego tak mówisz? Brawo. Jakie ładne. Jakie ładne. A to, co wszystkie kobiety lubią najbardziej, błyskotki. O, te napisy są, widziałeś? Na ścianę do powieszenia. No, widziałem. O, tam jest, zobacz, tam. Widzisz? Stoi postawiony tak. Dęba. Mhm. Żurandole marokańskie z kryształami. Przyszliśmy do suk po orzechy, a już kupiliśmy zupełnie inne rzeczy, które są potrzebne do domu. Zobaczcie, jakie są piękne te napisy. Ale fajne. Bardzo mi się to podoba. Są też i takie nowocześniejsze. Mydło i powidło. Kocyki, kołderki. Dywany. O, pan tu miał figi, ale tak przeleciał. Żu. Kanapy. Możemy sobie zamówić, jaki chcemy materiał. I później nam to wykona. Tutaj na miejscu. Poduszki, nie poduszki. Wszystko jest. Suk od niedawna jest otwarty, tylko do godziny 17. To jest ogromny supermarket tak naprawdę. Tu wszystko możemy, słuchajcie, kupić. O, i koteczki są. Komplety pościeli. Pralki. O, taka pralka, taka. Jesteś? O, płyta. W lewo. Tutaj możemy sobie kupić telefonik. O, proszę, taki wybór. Nowy, używany, tablety, nie tablety, wszystko jest. O, i starszy typ.
jakby ktoś lubił starsze. Starszą opcję. Słuchawki, nie słuchawki. Jak chcesz? Jeszcze w dół? Okej. Kapciuchy. Materiały. I w lewo. I w lewo. Korona. Tak. Pusto jest. Pusto jest. Tak wygląda suk. Bo jest do 17, to trzeba się zwijać. Naleśniki z Nutellą. Pyszne. O, briłaty, tam dalej, co? No ale nie chcę tak nabijać kamerą. Dobra, pokażemy. Łaty bardzo lubię, tam co ten pan chłopak sprzedaje. Czemu? Nie wiem, oliwki już nie ma. Bo robią remont, dlatego. W ogóle będą gdzieś indziej. Zobaczcie, pokażę wam, jak teraz wygląda ta część, gdzie były warzywa i owoce. Jak to się teraz będzie zmieniało? O, tutaj fajny zestaw. Proszę bardzo. Zobaczcie. Jak ktoś był tutaj w suk, to wie, że tu były zawsze tażiny do sprzedaży. Sterta tażinów. Tu do przodu oliwki. Są oliwki tam na początku, zobacz. A tutaj było 100 tysięcy straganików z warzywami. Owoce. Jak ktoś był, to doskonale to pamięta. Teraz jest to wszystko wyczyszczone i będą powstawały boksy. Gdzie idziemy? Tutaj. Tędy? Oliwki. A, oliwki. Idziemy po oliwki. A jakby ktoś chciał kurę, to też mamy kurę. O, tam widać między nogami. Kura. Kura bambura. Babuszki. No właśnie, niech już tą plażę otworzą, chlebek. Nie byliśmy ostatnio, przez kilka dni nie byliśmy z Abdulem, więc nawet nie wiemy, czy otwarta, czy nie, ale chyba jeszcze nie. O, i plaża. Jeszcze nie. No. Czosneczek. Koteczek. I oliwki. Ale moje ulubione kiszone cytryny. Jak się nie wiem, jeśli nie wyjdzie do ryby. Do tażina, uwielbiam. Do ryby, jak robię w tażinie. Tu mamy różne oliwki z natką. Moje ulubione, tak, pół kilo tych. Te są dalej, te są z harisą. Te są takie naturalne w smaku, nic się tutaj do nich nie dodało. Te są bardzo dobre, słuchajcie, do sera. Na śniadanie na przykład do sera białego, żółtego, pyszne są. Tam ma smalec. Smalec. Tam, tutaj to wiecie, to jest smalec. Dobrze. Tam jest na górze to samo smalec. Dobrze. Tylko włowo oczywiście. No, tu mamy papryczki takie fajne. Więc w takich miejscach możemy kupić też i harisę na wagę. Można masz sobie harisę na wagę zielone. Zielona, tam dalej powinna być czerwona. Więc można spokojnie dokupić w suk pojemniczek plastikowy i przyjść do pana i od razu, żeby nam to spakował, albo w torebkę, tylko to szczelnie zamknąć, żeby później w walizce nam się nie spodzianka nie wydarzyła, żeby to bokiem nie poszło. No, dlatego sucha zawsze jest lepsza, po tym robi się, ale jak potrafisz. Tak to wygląda teraz, zobaczcie. Wszystko będzie odnowione.
tutaj do przodu, jak pójdziemy po prawej stronie, ostatnio jak nagrywałam filmik, to już te boksy były, właściwie to nie są boksy. To jest, oj, Smehelia, Szymuszkin. Żeśmy wpadły na siebie, ale nic. O, tak jest coś, zobaczcie, już Wam pokazuję. Tak to wygląda, to nawet nie są boksy, to jest dziura. Przez tą dziurę będzie można wskoczyć i stamtąd on będzie sprzedawał. Pod spodem ma wejście, a na tym blacie będzie układał swoje warzywa lub owoce. Każdy będzie miał swój punkt. Tak to wygląda. Szczecin pozdrawiamy również. O, pan tutaj z wodą, który sprzedaje wodę. Stara się zwrócić na siebie uwagę. Wiadomo dlaczego, żeby grosza zarobić. Co narzekasz? Uwielbiam to miejsce, słuchajcie. Z jednej strony człowiek tego, to miejsce nienawidzi, bo zawsze kupujemy to, co nie chcemy. Zresztą wy doskonale o tym wiecie, nie? Że jak się idzie na bazar, to... A jeszcze jak na taki, że wszystko można tu kupić, łącznie z papugą, to już totalnie. Więc pamiętajcie, wchodząc do suk, zabieramy tyle pieniążków, ile naprawdę chcemy wydać, bo jeżeli weźmiemy za dużą ilość, to ta za duża ilość też pójdzie. Poczekamy na Abdulla. O, Abdul liczy kasę, dawaj kasę. Dawaj kasę. Dawaj stówę. Nie ma stówa, nie ma. Dawaj, pokaż marokańskie pieniądze. Jestem biedny. 100 drachamów. 40 zł polskie, tak? Zgadza się. A co tak wyrywasz? No wiadomo, jak masz 200. O, mamy 200. Bogaty jesteśmy. Poczekaj jeszcze do bramy wyjściowej, to ty masz kawałek. No weź nie wyrywaj. Po co ci kasa? Nic dobrego. A ty nie szuja. No. Ależ. Ma być. Nie. No tak, więc tutaj zgodnie stwierdziliśmy, że mówi do mnie, że i tak to nie kawałek, tylko wszystkie moje. No i dobrze, że się rozumiemy z tym panem. O, Abdul będzie jeszcze kupował czosnek. O, czosneczek. No i to tak jest. Przyszedł po oliwki i czosnek kupuje. Słuchajcie, pół kilo czosnku za 20 dirhamów, 8 zł, pół kilo czosnku, taka cena, podaję orientacyjnie, już? O, a te słuchajcie są fajne, ja też je dodaję, one są pokrojone, o te, ja je dodaję do tajina jak robię, tak naprawdę do wszystkiego można je dodać. Do pizzy. Fajny smak mają, więc polecam serdecznie. Idziemy zaraz po orzechy, daktyle. Dobra, ja idę, a Abu do mnie dojdzie, bo on tu będzie teraz gadał, opowiadał. Oczywiście nie było planu tak naprawdę tu przyjść, ale jakoś wyszło. O, a wiecie co to jest? To jest myjka. To jest myjka, jakbyśmy chcieli sobie ciało porządnie wymyć i plecy, to zamiast kupować taką gąbkę na kiju, to takie coś, taką szmatkę kupujemy. Ona wcale nie jest ostra. I z przodu, od tyłu można po całym ciele sobie tym przejechać. Jest to groszowa. Groszowa sprawa. Mamy tutaj tażiny. Zobaczcie. Tażinek na jedną osobę.
świetnie wzmocnione tutaj, żeby nam się nie obił. Mamy tarzyń naturalne, też wzmocnione. Są różne, słuchajcie, te tarzyny, bardzo fajne. Tutaj też na 4-5, no ten będzie na 5 osób. Szukran smehelia. O, tu też mamy mejki do hamemu. Tego jest naprawdę, słuchajcie, wszędzie bardzo dużo. No, Abdur mnie widzi, dobra, więc ja znikam mu z oczu, idę dalej. O, idziemy, tu mamy do domu jakieś pierdółki. Plastik. Tu też. Więc rynek marokański zalewają jakieś takie chińskie. O, tu pani możemy kupić henne, możemy kupić zioła, naklejki do zrobienia tatuażu. Te wszystkie wynosili na parking na zewnątrz. Ten parking? No. To tam są. A, no widzisz. A my nie tu? Nie, to tu. Abdul zapomina. Tak? No dobra, to przyznam ci rację. Chociaż tego nie lubię robić. Nie musisz. O, imbryczki, dzbanuszki na herbatkę. O Jezu, jakie piękne daktyle, zobaczcie. Masakra. To wszystko masakra u ciebie. No naprawdę fajne orzechy. A tutaj zawsze przychodzimy do pana fajnego. Dobra, idź. Assalamu alaikum. Niechę. Oj, on ma zawsze selem. Lewes, ktoś im zje? Słuchajcie, daktyli od góry do dołu. To są wszystko daktyle. Ceny są różne. To wy decydujecie, które są najlepsze dla was. Oczywiście warto popróbować. Ceny są tak, zobaczcie, 40? 40? Reklamę robię, o tak, do tego pana trzeba przyjść, to jest... Migdały też są różne, zobaczcie, 100 dirhamów na przykład te. Powinny być troszkę tańsze, o te 120 dirhamów. Że jak przyjedziecie, jak będziecie chcieli już kupować, to ja wam ceny przedstawiam. O. Słodkości. Wszystko to na wagę możemy sobie kupić. Jak ktoś lubi takie dobre rzeczy. No, o, a tu mamy na przykład takie daktyle po 50. I ja bym zapewne się na nie skusiła, bo tamte mi się mniej podobały. No ale są najdroższe. Tak naprawdę. Te jeszcze są po 5 dych. Ale też są ładne. Te są po 30. Te są po 35, więc decyzja zawsze dla klienta, tak? Tam mamy morele, rodzynki, orzechy. Możemy kupić już w paczce, możemy kupić sobie luzem. O, i to co się na przykład ostatnio pojawiło. O, tu mamy na patyczku, jakby ktoś patyczka chciał sobie kupić, naturalnie. No. No, pan mówi, że to jeszcze jest młode, nowe. Tu mamy na przykład w takich opakowaniach. A to się ostatnio pojawiło. Pestki ze słonecznika i z dyni. I Marokanki, słuchajcie, uwielbiają web domowy, więc... Zaczynają same już dodawać to w domu. Na przykład w marżanie można kupić mieszankę. Nie tylko to, jeszcze dodatkowo różne takie sezam i tak dalej. Taka specjalna mieszanka do chleba. Albo to, co lubią najbardziej też. Na gorąco. Na gorąco można sobie na patelni czy do piekarnika zrobić i po prostu zjeść. Uwielbiają to. Tak, pani Abdul? A ty już próbujesz. Jadłeś coś? Słuchajcie. Ten Abdul jest okropny. Nie, ja nie jadam. Nie. Ja jadam. Nie, on dobre będzie jadał. Abdul jada. Brudnymi łapami. Zdrowy. Tak się jada. Ty jesteś zdrowa, ja później choruję. On wszystko je i wszystko próbuje. Daj trochę, daj. Co tu masz? Orzeszka ma Abdulek. Orzeszka. Nie. Jeszcze chcesz? Jeszcze jest? Chcesz nie, jeszcze mamy w domu, mamy. Bakie hejt.
Zwip. Zwip? Czerwony czy biały? Miskino, skiro. A jaka różnica jest między nimi? A co to chyba dobrze? Tam te są bardziej do tażina, o te są bardziej do kurczaka, do ryby, o te ciemne. A aser to co, tamten drugi, tak? Ten, a tamten... A tamten bardziej do pstyla, na tej zasadzie, bardziej do mniej gotowane rzeczy. Aha. A, czyli te jasne do nie, czyli te ciemniejsze, tak? Tak, ciemniejsze, dlatego wziąłem tylko ciemne. Dobrze. To jest bardziej słodkie, tam bardziej mniej słodkie jest. Aha, figa. Chcesz tak... No, starczy. Starczy. A tu mamy ciasteczka, więc też możemy sobie na wagę kupić, bardzo smaczne. Jak lubicie słodkości i możemy komuś takie coś też dać na prezent, zabrać ze sobą, do tego dokupić oczywiście szare wino. Uwielbiamy orzechy, słuchajcie, bardzo i zazwyczaj robimy sobie taką mieszankę właśnie tutaj ziarna, do tego robimy wszystkie orzechy, mieszamy i podgrzewamy to wszystko na ciepło. A też jeżeli chodzi o daktyle, to jemy ich bardzo dużo, bo są bardzo zdrowe, to wiecie. Dodajemy je do szejków owocowych. Staramy się praktycznie codziennie jakąś taką bombę pić owocową i oczywiście daktyle to podstawa. No i rodzynki zresztą też dodajemy do każdej potrawy. Ja lubię. Nawet się nie spodziewałam, że rodzynki tak mogą zmienić smak na przykład takich no, marokańskich potraw. Robiłam w domu na przykład tażina, no i coś mi nie pasowało, czegoś mi brakowało, okazało się, że to były właśnie rodzynki. O, a jak komuś się marzy na stole, taki tradycyjny, tam wewnątrz jest, pod tym czerwonym, pod tymi chili papryczkami. Obrus. O, proszę. Serwetki, to też Marokanki się w tym bardzo lubią, nie? O, takie zobaczcie, fajne. Jak ktoś lubi taki styl, a Marokanki bardzo lubią te style takie właśnie. Tutaj są różne i takie chusty i czarne. To wszystko na stół. Jedne są haftowane, drugie są... O, takie na przykład, nie? Wiecie do czego to Marokanka użyje? Jak postawi na przykład tacę szklaną, ładnie osrebrzoną, wyłoży tym tacę do środka, na to postawi imbryczek i szklaneczki i w taki sposób podejmie gości. Tu mamy na przykład, słuchajcie, taki komplet. Serwetki, tak? Duże i małe. I to też trzeba położyć na stół. Salam alaikum. Więc Marokanki mają swój styl. To jest bardzo fajne. Ale możemy kupić i klasyk. A kto zgadnie na to, co jest? Sznucheta... Papier jak? Papier toalet, proszę bardzo, na papier toalet. Dekoracją, tak. Bardzo ładnie wykończone. A, i jest biały, zobaczcie. Szkaltemy? Hemsin, 50 dyrhamów. Za takie coś i możesz to powiesić w łazience, jak ktoś lubi. Szukran, smahelia. Pan bardzo uprzejmy. Już nakupiłeś? Elżbieta, wiesz co, zamiast tych orzechów, to ja Cię zaproszę na orzechy, a Ty mi przywieziesz ogórki kiszone, dogadamy się. Dobra, kolejna dyskusja. Na szczycie to my sobie pójdziemy troszkę do przodu. Koszyczki, plecionki.
No i super, to jesteśmy dogadane. O, tu marokańskie budki. O, tutaj też to, co wam mówiłam, zobaczcie te obrusy. No, naprawdę, niektóre są bardzo ładne. Szukran. Tu mamy marokański styl ubioru. Taki troszkę tańszy. Maseczki, które są do sprzedawania na każdym kroku. Szukran, szukran. Iję. Spodnie dla mężczyzn, Aladdyny. Tu mamy taką troszeczkę tańszą wersję. Bardzo przewiewnych i bardzo fajnych. Pan nam pokaże. O, takich. I have that one. That one color. I have white. Szkal tamy? Szkal? Tamy zły, myśli myśli. Łacha szkal. Good price. No problem. What you want to move? Much size? Na brytszów. Lium. Smahel. Brytszów. Only shoe. No problem. Only just looking. Iye. Lium iye. Inshallah. Szukran bzef. Zobaczcie, tutaj też mamy maski. Maski tak samo jak wszędzie na całym świecie różne są. Dobra, wracamy do Abdula. O, tutaj też jest obowiązek chodzenia w maskach i to nie ma dyskusji, czy ci się to podoba, czy nie. A tutaj mamy, zobaczcie, jaki styl dla dzieci. Salam alaikum. O, zobaczcie, jakie maseczki są. Design dla dzieci. O, możemy sobie kupić czarną. O. Buciki babusie marokańskie. Uwielbiam te buty. Salam alaikum. O, i wersji białej babuś. A to są nie, to są te. Ale tu masz, zobacz, różne. Zobacz z drugiej strony. Natur. Normalne. Normalne. No to masz tutaj na przykład czarną. Ale nie chcę. Ale wiesz co, tu masz na przykład bawełnianą. Popsułam panu. Abdul, tu masz, zobacz. Bawełniana. Po prostu bawełniana. To właśnie on mi dał to samo. A, no to widzisz, no to pan myśli jak ja. O, a tam możemy takie pojemniki na prezent kupić, jeżeli chcemy komuś prezentować ciastka w ładnym opakowaniu. Zobaczcie, jak ładnie wykończone. Jeżeli nam zależy, żeby komuś taki sprezentować. Nie wiem, czy widzicie, o tu, takie malutkie torebeczki, widzicie to? Tam się wkłada małe prezenty. Jak ktoś do nas przyjdzie, na przykład na imprezę, słuchajcie, na imprezę, ze względu na to, że nam się urodziło na przykład dziecko, tak? I chcemy zaprosić gości i na przykład nie wypuścić ich później bez jakiejś prezentu, jakiejś słodkości. To właśnie do tych torebeczek możemy włożyć jakieś ciasteczka, które przed chwilą też pokazałam, które w większości się robi ręcznie. I osoba, która do nas przyjdzie z wizytą, to dostanie taki mały, małą torebeczkę. Tu są białe tylko, ale na przykład często, jak u was jest z kolorami? Niebieski, tak jak u nas w większości jest dla chłopców, a różowy dla dziewczynek? Przeważnie tak. Bo pod spodem, nie wiem czy to widzicie, o, pan się do nas uśmiecha, pod spodem mamy malutkie czekoladki, zobaczcie, róż i niebieski. Więc w zależności do kogo przyjdziemy, to dostaniemy w prezencie. Nie, ma mięśnie, muskulary. Bleszka, rosa. Wszyscy się uśmiechamy. From Russia. No, Polonia. Polska, dzień dobry. O, dzień dobry. Dobrze? Dobrze, świetnie. Lech Polonii, lech kulci. Mohamed Gardek. Chcieli nam wcisnąć wózek, ale żem powiedziała, że Abdullah jest umięśniony. To się kobiety uśmiały tutaj. Nie tylko one. No co, nie ma co. Trzeba wziąć wszystko na żarty. O, mundurki dla chłopców do szkoły, dla dziewczynek różowe, białe, dla chłopców granatowe, więc jak nasze dziecko przyjedziecie do Maroka, będziecie chcieli, żeby dziecko chodziło do szkoły państwowej. Państwowej, no przecież chciałam to powiedzieć. To taki mundurek. O, pan roznosi wodę. Abdul. No właśnie. A jak będzie chodziło do prywatnej, to oczywiście nie potrzebuje takiego mundurka. Okularki.
A jak wam się marzy zrobić, słuchajcie, warkoczyki we włosach, bo też dziewczyna przed chwilą przechodziła obok mnie. One nie są Marokankami. One przeważnie skąd są, Abdul, te dziewczyny? Nigeria, Kamerun, Somalia. No, Nigeria, Kamerun, Somalia. One tutaj są, sprzedają biżuterię, ale też zajmują się... Abdul, musimy koniecznie przejść tędy. Muszę wam to pokazać. Uwielbiam te miejsca. Proszę, zobaczcie. O, Djilaba. To jest taka, powiedziałabym, na wyjście, ale takie skromniejsze wyjście, nie, Abdul? Mhm. O, no dobra, to się tak wymieniemy. A zobaczcie tu, dziewczyny. Zobaczcie. Kurczę, jak to jest wyhaftowane. Zobaczcie, jakie błyskotki. I mrody. Mhm, ale tu proszę. Więc drogie panie, jeżeli będziecie chciały sobie coś takiego kupić, to w suk, a tam u góry co? No to ale dawać jakieś przyjęcie ślubne i tak dalej, to jest za bogate, no do czego to? Ale dlaczego? Na przykład jeżeli ktoś ma rodzinę i tutaj, a mieszka w Polsce i chciałby zrobić fajne wejście, pokazać coś innego. Bardzo dobre wejście. Moja koleżanka coś takiego sobie kupiła i poszła w tym na wesele w Polsce i mówi, że oczywiście, to jest było, była rewelacja. O, nigdzie nie idę. Pokazuję kontrasty Maroka. Kontrasty Maroka pokazuję. Idziemy tu. Tu? Pusteczki. Tu? Nie? Tu? Pusteczki, bo jak mamy dżilabę, to musimy dobrać chusteczkę do tej dżilaby. Odpowiedni kolor. O, proszę bardzo. Troszkę inna wersja. Masz mini. Wersja mini. Samego. Masz czarny, który robi czarny, zobacz. Czekaj, bo mi się... Kaftan, no, kaftan. Taka wersja czarna. Czarna. To nie są... pojawiły się u nas, niedawno. To nie jest nasze. Kaftan nie. Kaftan to jest nasze, ale taki rodzaj. Mhm. Nie, bo Roxana mówi, że kaftan. Kaftan, no tak się mówi, no. Ale na te bogate, te u góry, nie te na dole. U nas tamte się nazywa, to nie na górę, się nazywa tkrzeta. Tkrzeta. A to dla chłopaków. Posie, tu, stójeczka. O, taka opcja. O, tu też na bogato. Nie, słuchajcie, wybór jest full wypas. Ale piękna ten. Abdulla, bierzemy ślub drugi? No masz blondynki, sami blondynki tutaj na dole, widzisz? Specially for you. Abdul, sprzedaż mnie zaraz, co? O, tu mamy Beduina, zobaczcie, w niebieskim stroju. Prawie jak Abdul. prawie robi dużo różnicę. Prosto. Nieźle, tylko kup wszystko. Babuśki. To męskie butki. Ale ze skórki, zobaczcie, jakie mięciutkie. Na sportowo. Uwaga za tobą. Masz zimowe wersje. No ale jaka fajna. A to nie od nas? A tak pachnie u nas. Słuchajcie, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, naprawdę. Za co? A ten żółty jest fajny. Tobie się który podoba? Bo to jest bardzo większy. No nie wiem, patrz. A to? Idziemy dalej, piżamy. Bije biżu, biżuteria, ale piękne, zobaczcie, zegarki jakie ładne. No. Bransoletki, pasy. Jak chcemy taką ładną suknię założyć, to taki pas możemy sobie dokupić. O. Wszystko jest. Więc jeśli się okaże, że coś zapomnicie,
możemy sobie zrobić buty na swój wymiar. Pan wykroi naszą stopę i nam fajnie wszystko przygotuje. Jeden Abdul się zapodział. Idziemy dalej. Oczywiście też możemy naprawić buciki, które nam się popsuły, ale... O, też fajne rzeczy. Wszędzie fajne rzeczy. Zobaczcie, tu marokańskie. Ręcznie robione. O, a tutaj zobaczcie, jakie fajne. Jak się trafi jakaś impreza, to można... O, albo takie zupełnie dla takich maluszków. Jak jest rytuał obrzezania, to bardzo często właśnie dla takich maluszków się kupuje takie stroje. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. To już dla starszego chłopca troszkę. Więc raczej nie na rytuał. O, proszę. Kapelusze. Wszystko jest. Gdzie nasz Abdul? Idzie, idzie. Co tak wolno pełzasz? Śmieszę jak ten pan, podwójny. Wszystko. Ty wiesz, że ja nie zauważyłam? Ma cztery nogi. To jest X-large, to znaczy to właśnie, która jest X-large. Dobra. Więc jakbyś szukał spodni, to znajdziesz Abdul dla siebie. Martwiłeś się, że nie będzie dla ciebie rozmiarów suk. Ja jestem gruby, to wiem, kochanie, spokojnie. Zdaję z tego sprawę. Oj, torebeczki. Jakie ładne torebeczki. Proszę bardzo. Tak, Abdul już mówi, idziemy. Już Abdul mi mówi, że idziemy. Szaliczki. No, więc tak to dziewczyny wygląda, drodzy widzowie. Cieszę się, że poświęciliście nam chwilkę czasu. Ponieważ brama numer 10 jest... Przejdziemy. Jest zamknięta, ponieważ też jest wejście robione. My weszliśmy którą, Abdul? 11? Kurczę, ale się postawił. O, musimy śpiewać. Gruba nie jestem, przejdę. No ale dobra. No i co? Na około musimy przejść, bo jest zamknięte. No nie szkodzi. Przejdziemy. Dokładnie, Elżbieta. Nie ma co brać za dużo, bo tutaj dużo fajnych rzeczy. Jeden trzeba wracać dzień. Za każdym razem. No. Jak wyjdziesz dużo, to nie ma po co wracać. No, nie, ale walizkę, żeby nie brać no za dużo, no żeby tak. Tu się obkupić. I w prawo. Tak, i w prawo. I wracamy na tą drogę. Dobrze. O, dywany. Nie wszystkie fajne, ale są niektóre naprawdę bardzo ciekawe. No i tu już schodzimy chyba tą uliczką, co przyszliśmy, nie? Tak. No dobra. Ale wyjście jest następną. Tak. No to mogliśmy iść następną. Idziemy następną, żeby wam nie powielać. Jak już nagrywamy, to nie powielamy. Materiały, wykładziny. O, poduchy. A możemy sobie na wymiar, słuchajcie, jak chcecie. Ale mi się to podoba, wiesz? Fajne to jest. Ładne. I do tego kanapę. Wykończony. Super. Naprawdę fajnie. Zobaczcie, różne kolory. Sam typowo taki, zobaczcie, marokański. Super. O, zobaczcie, jakbyście chcieli sobie klimat zrobić w domu. W Polsce, taki salon marokański. Podobało mi się to, wiesz, Abdul? Bardzo fajnie. Mhm. O, i takie, zobaczcie, kanapy kupujemy. I sobie możemy wykończyć. O, Abdulowi się coś spodobało. Coś tam pyta, no dobra. No nic, kochani. Pozdrawiam.
pozdrawiam serdecznie, bo już będziemy wychodzić. U nas wszystko dobrze, wszyscy zdrowi. Wiemy, że już tylko jeden został test do zrobienia, żeby do nas przylecieć, ale nadal jest to dosyć wysoko, jeżeli chodzi o cenę. Ale wiemy, że Maroko cały czas pracuje nad tym, ponieważ no, nie wszystkim się podoba. Raz, że ta cena tego testu, a dwa, że nadal nie mamy turystów. W ogóle turystyka nie działa, nie możemy nic zorganizować. Nadal jest utrzyma. 400 drachmów za metr. Mhm. No dobrze. Ale tego system sami mówi, to nie ma na sprzedaży. To sobie sami, co potrzebujemy, nie ma. Nie ma. Chodź. No widzisz. Zobaczmy sobie. Dokładnie, można i tak zrobić, że kupić tutaj tyle materiału, ile potrzeba i samemu, jeżeli ktoś potrafi, to jak najbardziej, można to sobie samemu wszystko ogarnąć. Tam jest zamknięte. Tak, tam jest, zobaczcie, zamknięte. O. O, takie podstawy pod te poduchy, co pokazywałam, pod te kanapy, takie gąbki drewniane. O, tutaj ktoś kupił. Ktoś kupił. I teraz co? Jakie, o, co? O, no, o tak, owoce sezonowe. Granat, zobaczcie. I mandarynka. No, mandarynka jeszcze zielona, więc jeszcze chwilę czasu. Mandarynkę. Macie ochotę. Prawo. Prawo. Tu wychodzimy, to jest 11, tak? Tak czy nie? Tam jest 11. A tu? Zrobili tylko taka. Aha. Nie wiem, jak to jest na numer. No dobrze, ale tutaj słuchajcie, jak wchodzimy, to są używane rzeczy z tej strony. Second hand. No tak, ale wszystko słuchajcie jest. Wszystko jest po prostu. A do Z. Tak. Masz to złote? Złoto też w międzyczasie jest, tak. O i książki. A może spytaj pana o książkę tą od francuskiego? Nie, nie będzie miał? No. No nic, słuchajcie. Chodź tu, gwiazdo. Gwiazda, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, tak. No do zobaczenia się. Może. Nie może, w najbliższy, no. W najbliższy czas. No, trzymajcie się. Słyszałem, że w grudniu tak. Rainbow, tak? No, może sprzedaje. No, więc zobaczymy, mam nadzieję. Dopytujcie się w biurach, żeby biuro widziało, że Maroko jest potrzebne, bo dzisiaj też dostałam od jednego z biura rozpiskę krajów, które, do których można polecieć, ale nie ma ich Maroka, więc napisałam grzecznie, że wnoszę, proszę, dlaczego nie ma. My a też, można. A można, więc słuchajcie, mobilizujcie, jak idziecie, pytajcie się, dopytujcie się. Zawsze to zostaje bez echa, tak? Nie zostaje bez echa. Tak. No. No, więc wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia, serdecznie. Miło. Na razie, cześć. Pa.